Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj, jak bumerang, powraca temat kadencji. Przenosimy się na mój rower. Wbrew pozorom to dzień regeneracji po triatlonie, ale za każdym razem widząc szansę na niewielki draft, no nie mogę zmarnować takiej okazji, nawet kiedy widzę taką naczepę. Tak samo jak nie umiem przejść obojętnie obok takich widoków i nie zatrzymać się choćby na chwilę obok tego lądowiska. Tego dnia dużo rzeczy zresztą mnie rozpraszało, zwłaszcza w tajnej miejscówce, gdzie miałem okazję znów uzupełnić w sposób nielegalny nieco węglowodanów i witaminy C. Jedzmy wiśnie, to samo o zdrowie, zwłaszcza te kradzione. Zdrowa jest także zoptymalizowana kadencja, czyli prędkość pedałowania, albo inaczej rytm. Wszystkie badania mówią o tym, że najbardziej wydajna i bezpieczna jest jazda z zachowaniem około 90 obrotów korbą na minutę. Tego też się trzymam, choć jeszcze 2 lata temu osiągałem górę 70 i nawet byłem zadowolony. To wynik złych przyzwyczajeń i przekonania, że takie siłowe ugniatanie kapusty świadczy o tym, że jesteśmy silni. W górach, kiedy skończą się nam przełożenia, no może i tak. Jednak w normalnych warunkach takie pedałowanie sprawia, że tak naprawdę jesteśmy wolniejsi, bardziej zmęczeni, szybciej się męczymy, mniej wydajni oraz cierpimy na bóle stawów oraz mięśni. Ja bym to porównał do zasady działania silnika spalinowego. Jeździliście kiedyś samochodem na zbyt wysokich biegach i za niskich obrotach? To jest dokładnie to samo. Nogi jak silnik potrzebują bezwładności podczas obrotu. Pedałowanie powinno być płynne, a nie skokowe. Większa kadencja wpływa na znaczne polepszenie techniki kręcenia korbą i sprawia, że w rzeczywistości wektory sił to nie tylko ruch wertykalny, ale także horyzontalny. Siłą rzeczy pedałujemy bardziej na okrągło, czego nie powinniśmy mylić oczywiście z tak zwanym ciągnięciem korby. To jeden z silnie zakorzenionych mitów odnośnie pedałów zatrzaskowych. Taka technika sprawdza się wyłącznie podczas sprintów i mocnych podjazdów. W żadnej innej sytuacji raczej nie ciągniemy pedałów. Problemy z kadencją to nie tylko kwestia braku adaptacji mięśni i układu nerwowego, ale także nieprawidłowego sposobu obsługi biegów na rowerze. Naprawdę jazda na małym blacie nie jest niczym złym i nie stanowi o sile lub jej braku. Cokolwiek się dzieje na drodze, czy idziesz z wiatrem, czy pod wiatr, z górki, czy pod górkę, trzymaj bardzo zbliżoną kadencję i płynnie operuj przerzutkami. Dzięki temu będziesz szybsza jazda, płynna i bez nagłych skoków mocy, które wybijają z rytmu. Wyjątkiem znów będą oczywiście sprinty i kilkunastoprocentowe podjazdy. Choć nie mam dużego doświadczenia, to wiem, że największą moc uzyskuję przekraczając 95 obrotów korbą na minutę. Dlatego na czasówkach, testach FTP czy wyścigach trzymam się zawsze bliżej kadencji 100. Tak samo robię w dniu regeneracji, kiedy chcę dać nogom nieco odpocząć. Wówczas ograniczam moc, ale zachowuję wysokie tempo pedałowania. Wówczas mam wrażenie, że pracuję bardziej płucem niż mięśniami. O to tutaj chodzi. Jak można poprawić technikę pedałowania i jednocześnie przyspieszyć kadencję? Po pierwsze, potrzebny będzie licznik z obsługą kadencji. Taki można kupić już za mniej więcej 300 zł. Inną opcją jest wyposażenie siebie w bezprzewodowy sensor albo miernik mocy montowany w pedałach albo na ramieniu korby. Budżetową opcją jest metronom w formie aplikacji w telefonie, który będzie ustalać nam rytm pedałowania w rytm muzyki. Oczywiście złych nawyków nie da się zmienić tak z dnia na dzień. Najlepiej zwiększać średnią kadencję stopniowo. Dziś 75 obrotów, za tydzień trzymaj 80, po 2-3 tygodniach uda ci się przestawić na kadencję w okolicach tych 85-90. Trzymam kciuki, bo wiem, że nie zawsze jest to łatwe zadanie i sam w przeszłości musiałem sporo pracować nad poprawą swojego kręcenia korbą. Było warto. Jazda jest szybsza, mniej męcząca, przestały boleć plecy, kolana i mięśnie. Naprawdę.